Fundacja zorganizowała mecz legend, tak jak pan powiedział. Przyjeżdża m.in. Michael Owen, Alessandro Del Piero, Marco Materazzi, Luis Garcia, więc gwiazdy wielkiego formatu lat właśnie 90. Mecz ma za zadanie skupienie przedsiębiorców wobec naszej inicjatywy, czyli pomoc młodym piłkarzom, ale nie tylko młodym piłkarzom, bo młodym piłkarzom chcemy zaoferować wyjazdy do Hiszpanii, między innymi do szkółek, ale też chcemy dotować inne dyscypliny sportowe, które mają problemy finansowe, żeby się rozwijać. Become a footballer, you need lots of things to go your way. You need the ability, you need the mindset, you need a lot of luck along the way. You need to practice, you need to love football to improve. So it's not easy, but at the end of the day we need lots of footballers in lots of different teams throughout the world. So I don't think it's any easier or harder to be a professional footballer now. We still need the same numbers. But it's exciting to go and see some of the children today and to see what ability they have and hopefully they can have a big future in football. A jakie są wasze marzenia piłkarskie? Nie wiem, jakąś złotą piłkę, World Cupa. Na przykład zostać piłkarzem jakiegoś Chelsea czy tam Barcelony.